Hejka, witam was w dzisiejszym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj ze mną pieseczek, bo inne psy są na dole u góry i zaraz wyjeżdżamy i musimy go wziąć, więc na razie jest u mnie. I otwieramy... Ojej. Otwieramy dzisiaj kalendarze, jest 11 grudnia, także lecimy. Zacznijmy od Kindera. Muszę się do was trochę przesunąć, ale to zaraz. Dobra, ja już widzę 11, więc chodź pimpeczek. Dobra, mamy 11 tutaj. Uwaga. I pod 11 mamy Kinderka Mini. One są bardzo dobre, także spoczko. Okej, a więc mamy już Milkę. 11 jest tutaj. Także uwaga, kuchotko się otworzyła. I w 11. Czokon! Proszę cię. W 11 mamy Sanki. Także takie saneczki git. I teraz. Jej, on piszczy, no dziecko, bo masz tutaj innych psów, nie? Malutki. Boże, ma. Czemu ja tak piszczę, ja chcę do innych piesków. No musisz poczekać. Dobra, no to otworzymy z pieskiem wedelka. Zobacz, piesku, szukamy 11. Tu jest zebra, widzisz? To jest na tej zebrze, zobacz. Także tutaj na tej zebrze mamy 11. I pod 11 mamy gwiazdora takiego, także spoko, dobra. To co, końskie kalendarze teraz, co mały? Poczekaj, no zobaczysz zaraz, co jest tutaj. Dobra, szukamy 11, o widzę. 11 jest, żeby wam tutaj przybliżyć, tutaj. Zobacz, Czoko, co tu jest. Się już 24 już się zapada. I uwaga. O, spoko, tylko szkoda, że czarne gumeczki, bo czarne nie do każdego konia pasują. Natomiast są to gumeczki do grzywy i ogona w sumie. Czokon, no co? Są to gumeczki do grzywy i ogona. I ostatni już na dzisiaj kalendarz, czyli Overhauls. I 11 mamy... Czoko, chodź szybko mi pomóc. Trzeba go zaangażować. Dobra, 11 mamy u góry, także otwieramy. Tutaj jest 11. Oho. 11, cyk. I mamy tutaj jakąś buteleczkę. Czokon, zobacz, jaka buteleczka. Szybko. Zaangażowanie psa do filmu jest ciężkie. Jest to Sulfur Horse Shampoo. Czyli dokładniej taki oto płyn do grzywy i ogona do mycia, szampon. Także w podsumowaniu, z Efola mamy czarne gumeczki, z Overhorsa spray, w sensie Jezu, szampon do grzywy i ogona, Milka Sanki, Wedel Mikołaj i Kinder Kinderek. Pozdrawiam Darię, kocham Darię z całego serca, tak, a wy nie. Oglądamy, moi drodzy, vlogi moje. Tak, polecam. Dostałam, moi drodzy, cztery. Ja polecam Darii vlogmasy, bo to są najlepsze vlogi. No syna śmiecie, na świecie. Tak. Ale upość. A więc, moi drodzy, teraz będziemy odpowiadać na pytanka. I ja wiem, to miał być vlog z 11, jednak nie wyrobiłam się z materiałem i nagrywamy to dopiero 12, ale spokojnie, wszystko będzie wieczorem, dzisiaj 12, także jest G. Dobra. Zadałam, w sensie, dałam ankietę na mojego Instagrama i ja mamy... na mojego również. I mamy takie pytania, a więc zaczynam od pierwszego. Ile lat mają wasze konie? No to Lili ma lat 14. A moja Utopia ma lat 6. I jest to stan umysłu. Dobra, z kim trenujecie? Ja trenuję z panią Asią Strołowską. A ja trenuję z panem Michałem Nowackim i z panią Aleksandrą Malicką-Nowacką. Ulubiona marka jeździecka? Matko, Zagorka i Trollrider. Zagorka i Trollrider. Ja chyba mam Eskadrona i Spooksa, to są takie... I Spooks też jest super. No, to są takie chyba moje topy, chyba takie dwa. No, ile razy w tygodniu trenujecie? No, ja teraz mam roztrenowanie, natomiast jak tak na co dzień trenowaliśmy, to tak 3-4 razy. Ja trenuję 6 razy w tygodniu. Ulubiony polski jeździec? Muszę się zastanowić. O kurde, to jest dobre pytanie. To jest trudne. Ale ja chyba takiego jakiegoś mega nie mam. Kurczę, ja też nie, znaczy bardzo... No Skrzyczyński ładnie. Bardzo podziwiam panią Natalię Palmowską na przykład. O, no. Ona bardzo jakby fajnie
ma bardzo duże sukcesy dzięki temu. I lubię to panią Daria Kobiernik na przykład. Natomiast z mężczyzn myślę, że Dawid Skiba może? No, Dawid Skiba tak. Ale no, jeżeli tak chodzi o mnie, że... to nie wiem. Ja na przykład bardzo podziwiam teraz też tą Joannę Pawlak. Mi się na przykład podoba ta tak, bardzo tak. No, bardzo. Pawlak też bardzo fajnie. Czy będziemy na kawaliadzie? Jasne, oczywiście, że tak, znaczy mnie nie będzie w niedzielę tylko, chociaż może pójdę, bo jakby mam ten, więc może pójdę w niedzielę, zobaczymy jak będę mogła, ale raczej będziemy we wszystkie. Tak, dokładnie. Możecie podbierz po autografy. Najlepsze ochraniacze. O matko. Kurde, ja jeżdżę w Meredusach i to są bardziej dla mnie takie topy. Ja mam takie top chyba 3, 4, top 4. No to są Veredusy, Equiki, QHP, mam takie super skutry. O, QHP też są fajne. One są fajne, no. I Yorki, Yorki mi się w ogóle nie psują. A ja mam właśnie super. Miałam Yorki, ale mi chyba po 2 miesiącach poszły te korki, bo ja miałam takie tak? kołki, no ja miałam kołki. Ale to ja też mam na kołki, ale już mam je chyba z 2 lata i są naprawdę spoko, także... Co sądzicie o niepadukowaniu koni? No ja sądzę, że niepadukowanie koni, no tak, no. Dla mnie na przykład jeśli koń chodzi na kwaterę, jakby jak najbardziej. Jeśli nie chodzi w ogóle na nic, to już trochę gorzej, bo wiadomo, że koń potrzebuje jakby no. takich stałych warunków, jakichś takich, wiadomo. No, a później jak też stoją takim boksie zewnętrznych, tak. Stają takie coś kurde, że się tak zamykają, tak. Co powiedziała. I dodatkowo no, no. na moje, w sensie moim zdaniem, wiadomo, każdy koń jest inny i nie każdy koń jest łatwy, też no, zdarzają się konie. Ale na przykład patrzę na przykład na ogiery, no to ogiera to też jest takie jakieś ryzyko później tak. opuścić. Ale no wiadomo, zdarzają się konie, które na przykład, nie wiem, wyjdą na podróż i sobie coś robią, tak? Natomiast rzeczywiście warto, jeśli nie na padok albo uciekają, to chociażby na kwaterę. Ja tak mam z Lili, bo ona na przykład ucieka z padoków. A to moja na przykład też spiernicza czasami z padoku, ale nie wchodzi na kwaterę, tylko ona jest prąd włączony, nie? No nie, to Lili też prąd nie obchodzi. Serio? No, więc ona ma, ona w poprzedniej stajni miała specjalną swoją kwaterę, to była tylko dla niej kwatera, gdzie miała pozabijane deskami. Także, no. To nieźle. A więc tak, moi drodzy, teraz robimy taką drugą część jakby tych pytań, że robimy takie szybkie strzały. Także dokładnie. Najpierw Emilia mówi mi kilka, a później ja jej kilka. Dobra, no to dajmy. Futerko czy bez futerka? Futerko. Eskadron? Spuks. Spuks. No spuks. Konie, żeby spały z kantarami, czy żeby nie spały z kantarami? Nie spały z kantarami. Dobra. Ujeżdżenie czy skoki? Skoki. Włóka kawą czy skoki? No niestety skoki, ale chciałabym włóka kawą. Jak niestety? Włóka kawą no, jest fajne. Włóka kawą jest Kros fajne, jest więc mówię, że niestety skoki, bo ja bym bardzo chciała jeździć włóka kawą, ale to jest niebezpieczne, więc kucyki skoki. Czy duże konie? Kucyki. Dobra, no to zawody ogólnopolskie czy międzynarodowe? Międzynarodowe. Dobra, to tyle. No i teraz ja daję Emilii takie szybkie strzały, także nosimy sobie takie jakby dla jeźdźca. Więc uwaga, dobra, Marka, True Rider czy Zagorka? True Rider. Dobra, True Rider czy Spooks? Spooks. Dobra, to teraz może coś takiego bardziej, wolisz jak jest dopasowany komplet, czy jak jest po prostu sam czaprak taki? No dopasowany, ja zawsze w sumie jeżdżę w granatowy, mam zawsze granatowy czaprak, mój stajenny, do tego mam sekulaj na granatowe nauszniki, no i tak jeżdżę, no. Dobra, derka czy, w sensie sezon derkowy czy niederkowy? Niederkowy, bo później są całe urąbane te derki. Koń ogolony czy nieogolony? Ogolony i to jeszcze ze wzorkiem. Dobra, na tyłku kucyki pony, czy coś bardziej mniej zwariowanego? Kucyki pony, oczywiście kucyki pony są życiem. Oczywiście, że tak. Dobra, no i teraz może takie ostatnie pytanie. Też może futerko czy bez futerka? No oczywiście, że futerko. Yes. Bez futerka to nie ma w ogóle przygody. No dokładnie, futerko to jest życie. Także zrobiliśmy z Emilią takie mini urozmaicenie, że nagrałyśmy wam troszeczkę w poniedziałek, mimo że to był niedzielny vlog, to nagrałyśmy trochę w poniedziałek, więc lekko szukałyśmy system. No ale wiecie, no jakbym wstawiła to, co nagrałam w niedzielę, to tak naprawdę byłyby to dosłownie tylko kalendarze, więc nie byłoby to zbyt ciekawe. Także no, po prostu wstawiłam wam trochę takiego Q&A, trochę takiego szkolnego dnia i mam nadzieję, że to było dla was ciekawe.